Szanowni, tym razem chciałem streścić fragment naszej lekcji, w którym mówiliśmy o względności ruchu. No i pamiętacie taką definicję? Ruch to zmiana położenia ciała w czasie. No i ta zmiana dokonuje się z punktu widzenia obserwatora, o którym mówimy, że każdy obserwator posiada swój własny układ odniesienia. W tym układzie ciało się porusza i my na ogół notujemy zmiany tego położenia w kolejnych chwilach czasu. No i z tą definicją, czy z tej definicji oczywiście wynika od razu pojęcie względności ruchu. No mamy tutaj film nakręcony z okna pociągu. Pociąg się porusza. Widzielibyśmy, że to pociąg się porusza, ale dla obserwatora, który kręci ten film, poruszają się te drzewa, budynki i tak dalej, więc jak widać, trudno jest pisać. Trudno jest przypisać konkretną własność ruchu. Nie można przypisać konkretnej własności ruchu w sposób niezależny od obserwatora. No, tu jeszcze sobie można wyobrażać, że drogą na przykład jedzie samochód z tą samą szybkością co pociąg. Dla pasażerów i kierowcy tego samochodu pociąg jest nieruchomy. A z kolei do tyłu rzeczywiście ucieka krajobraz, tak samo jak dla pasażera tego pociągu. No i jak spojrzymy sobie teraz na to zdjęcie, to jest zdjęcie ulicy w Portland, w mieście Portland w Stanach Zjednoczonych, znalazłem je w internecie. No to mamy tutaj mnóstwo obserwatorów, w każdym z tych samochodów siedzą obserwatorzy, każdy z tych samochodów posiada swój własny układ odniesienia. Są też biegacze, osoby spacerują, ktoś jedzie na rowerze. Zwróćcie uwagę, że każdy z tych obserwatorów, jeżeli wyobrazić sobie, że obserwujemy tę osobę, ona tu się wyróżnia, ma jakąś taką służbowo wyglądającą czapkę i biały kołnierzyk, być może jest to policjant na służbie, no to niewątpliwie do tych wszystkich osób idących w jego stronę, on się zbliża, ale ta osoba za chwilę go minie i dla niej policjant będzie się oddalał. Pytanie też, czy zbliża się, czy oddala tutaj od tej osoby, która tutaj z tą torbą maszeruje w tym samym kierunku, w którym idzie policjant. No i jeszcze oczywiście samochody, one wyglądają tutaj na stojące w korku, więc z ich punktu widzenia ruch tego policjanta wygląda zupełnie inaczej niż z punktu widzenia na przykład tego rowerzysty. No i to wszystko, te obserwacje, to wszystko jakby jest treścią tego pojęcia, że ruch jest tej refleksji, że ruch jest względny i że na sam fakt istnienia ruchu tego żadnemu z ciał nie da się przypisać w bezwzględny sposób tego, czy się rusza, czy nie. Nie da się przypisać ruchu, dlatego że to, czy się rusza i jak się rusza, zależy od tego, w jakim układzie odniesienia jest obserwowane. Dane ciało jest obserwowane.